Dzień dobry moi drodzy, witamy bardzo serdecznie. Ze mną dzisiaj pan Zygmunt Przetakiewicz, Witam. koordynator naszego Związku Zawodowego Wolność i Godność, którego barwy i logo jest dzisiaj właśnie za nami. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pikuła Wizja. Chwilkę się nie nagrywałam, bo działy się inne rzeczy. W każdym razie dzisiaj jesteśmy pod Krosnem po pikiecie w Rzeszowie, na którą pan Zygmunt zaszczycił nas swoją obecnością, gdzie właśnie chodziło o podwyżkę 20% dla nauczycieli, prawda? My tę petycję w Rzeszowie organizował dzisiaj ZNP, Związek Nauczycielstwa Polskiego. My tam się przyłączyliśmy, aby dać alternatywę tym związkowcom, że jest inny związek, związek inny niż wszystkie, związek niezależny, WIG, Wolność i Godność. To siedzimy na takiej kuśtawce i patrzymy, czy nic nie strzeli. W każdym razie, moi drodzy, oddając głos mojemu gościowi, którym jest właśnie pan Zygmunt Przytakiewicz, koordynator Związku Wolność i Godność na Małopolskę, działacz, społecznik, były związkowiec Solidarności. I panie Zygmuncie, jak pan się odniesie do nastrojów społecznych i do tego, że jakby nie patrzeć, ludziom się nie chce walczyć o swoje. Chce się im pisać w internecie, ale walczyć o swoje, coś tam nam spada, po prostu się im nie chce. Co było na przykład widać na dzisiejszej pikiecie? No nie chce się, dlatego że wydaje mi się, że już kilkakrotnie ludzie zostali wpuszczani w maliny przez polityków. Już to było za Solidarności nawet, później Okrągły Stół, później Platforma, później PiS, który, ja pamiętam, pierwszy raz po wielu latach przyjechałem z Kanady w 2016 roku i to była taka duża nadzieja z tym PiS-em. Akurat Duda wygrał wybory wtedy i mnóstwo ludzi, myślę, nie tylko ja, miało nadzieję, że coś się w końcu zmieni, że zostaniemy oderwani od tego okrągłego stołu. Ale okazało się, że jest jeszcze gorzej. I teraz, jak rozmawiam z wieloma ludźmi, to oni mają często podobną analizę sytuacji do nas, tylko uważają, że się nic nie da zrobić już. Czyli ich zachęci, nawet na spotkaniach z panem posłem Grzegorzem Braunem, przecież mnóstwo ludzi przychodzi, jest dobra energia, jest sytuacja, kiedy no to zresztą jest moim zdaniem jedyny lider de facto w tych wszystkich grup oporu społecznego i inteligentnych ludzi, którzy wiedzą, w co jest grane. I nawet on wtedy, kiedy zaprasza do korony, no to bardzo mało ludzi podejmuje akces. Mi się wydaje, że teraz się zmienia to trochę strategii, żeby dużo sympatyków zbierać, bo to chyba szybciej pójdzie. Wtedy, kiedy ktoś nie musi robić akcesu do partii, bo partii już mają ludzie totalnie dosyć, ale sympatykami to nawet nie Korony, tylko Grzegorza Brauna. No bądźmy szczerzy, to jest, dla mnie to jest, oby się wszystko dobrze ułożyło, no to jest jakiś mąż stanu. Znakomity mówca, znakomity, elokwentny człowiek, który ma niesamowitą wiedzę i potrafi ją przekazać analitycznie i historię zna znakomicie, bo z historii się wiele musimy uczyć. Także no to jest ten wielki plus nasz i to, że jesteśmy i w WIG-u, i w Koronie, no to dzięki niemu w sumie. Gdyby jego nie było, to nie wiem, czy by cokolwiek jeszcze powstało. Otóż to, no jak widać, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a teraz do Grzegorza Brauna. Jak jest WIG, to jest i Grzegorz Braun, moi drodzy. Bo o co w tym wszystkim chodzi? Wracając znowu do tematu właśnie naszego związku, do którego w szeregi, którego bardzo serdecznie was zapraszamy i prosimy o wsparcie, bo tak jak tutaj zauważył to słusznie pan Zygmunt, można zostać członkiem tego związku. Ja tutaj też nie przedstawiłam na początku, że także w tym związku działam, jestem jego przewodniczącą. Pan Grzegorz Braun wspiera nasz związek. Tak jak już też kiedyś to mówiłam w jednym z wywiadów, czy podczas konferencji w Sejmie, że coś tam trzeszczy ta huśtawka, mam nadzieję, że nam nie spadnie. Że mówiło się, że związki to na powązki, że jak związki to tylko składki i nic nikomu z tego. Lecz drodzy Państwo, jakie czasy, takie potrzeby, potrzeba matką wynalazków.
tym ustroju prawnym, jak to powtarza nasz mecenas Michał Molenda, związki prawne w Polsce dają bardzo duże możliwości, właśnie tej możliwości przede wszystkim prawne, obrony pracownika. My w tym związku walczymy przede wszystkim o wolność i godność w perspektywie nie tylko segregacji sanitarnej, bo tak jak to też było zauważone, 17 maja została wystosowana wraz z Nauczycielami dla Wolności petycja do ministra Czarnka o podniesienie tego wynagrodzenia. A jeszcze w temacie właśnie, panie Zygmuncie, związku, z czego też pan uważa, że jednak, no tutaj już po części pan powiedział, że ludzie właśnie są zniechęceni, zniesmaczeni, opadają im ręce, chcą, ale uważają, że się nie da. Jak wznowić w ludziach to coś, aby chcieli, żeby ktoś zawalczył o ich prawa, czyli wstąpili do naszego związku w związku z tym, że mimo to, że już nie mają nadziei i uważają, że związki to tylko składka i nic więcej, to jak tych ludzi zmotywować i jak właśnie do nich dotrzeć, w szczególności, że nie, no nie mamy mediów, mamy tutaj nasze skromne media, na których i tak dziękuję Państwu, że jesteście, bo tutaj też odsyłam od razu do fanpage'a na Facebooku Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność, gdzie codziennie staramy się coś wstawiać. Jak tych ludzi zachęcić z powrotem? Bo tak jak Pan mówił, są zrażeni, są zniechęceni, a jednocześnie bycie w szeregu naszego związku daje im tą możliwość nie robienia niczego dla nas, tylko walczą o samych siebie. Ale to, co ja mówiłem o tym zniechęceniu, to właśnie nie tak do końca dotyczy pracowników budżetówki. Szczególnie, bo akurat w Małopolsce mamy już 3 komisje zakładowe w tej chwili i to w szpitalach właśnie. I same pielęgniarki biorą to w swoje ręce, bo każdy z nich gdzieś tam działał indywidualnie w swojej sprawie. Teraz się okazało, na przykład była idealna sprawa, dlatego że w Oświęcimiu, w ZOS Oświęcim szpitalu, 115 pielęgniarek podpisało petycję do dyrektora, że jest absolutnie niedopuszczalne, że w nowej tej ustawie czy rozporządzenie, to już nie wiem, z Ministerstwa Zdrowia, różnica do tej pory między pielęgniarką z wykształceniem, z dyplomem, a pielęgniarką bez dyplomu, tego takiego magistra, czy dokładnie nawet nie wiem o jaki dyplom chodzi, one się ujęły właśnie za tymi, które mają teraz zarabiać 2000 zł mniej niż one same. Ale jest to ta sama praca, prawda? Nie, to mało tego. One uznają, bo przychodzi młoda dziewczyna z dyplomem, nie ma za dużo doświadczenia. Te panie pracowały po 20-30 lat. I to właśnie była taka, bardzo mi się spodobało i to jest nadzieja właśnie, że gdzieś w którymś momencie jest ta solidarność, bo właśnie te pielęgniarki z dyplomami, nie tylko one, podpisały petycję i zamiast różnicy 2000, a do tej pory było 450 zł, wywalczyliśmy gdzieś w granicach, o ile się nie mylę, 1000 zł. I to jest ten przykład, że jednak ten związek coś może zrobić i zrobił. I jest taka bardzo ważna cecha tego związku. Zorientowałem się, że każdy się bał trochę ujawniać swoje nazwisko, że wstąpił do związku. Ale dyrekcja nie wie o tym, kto jest w tym związku. Oprócz przewodniczącej komisji zakładowej i wiceprzewodniczącej. Poza tym jest bardzo ważna sprawa składek. Składki nie idą przez zakład pracy, bo do tej pory jak szły w innych związkach przez zakład pracy, to oni wiedzieli, kto jest w związku, a kto nie. A tutaj idzie bezpośrednio do naszej centrali i nie wiedzą i nie będą wiedzieli. Mogą tylko widzieć raz na rok, ustawowo jest obowiązek zgłoszenia, ilu pracowników należy do związku. To gdzieś tak do 30 czerwca co roku trzeba takie sprawozdanie złożyć. Także jest światełko w tunelu, mi się wydaje, że rozkręcimy ten związek, tak jak rozkręcają go pielęgniarki. Bo cóż my możemy? My możemy im tylko pomóc, możemy im dać pomoc prawną, tak jak było z tą nauczycielką, gdzie znakomita interwencja Michała Molendy
przywróciła tą panią do pracy, która została zwolniona, bo nie założyła ani razu maski. Jeszcze napuszczono dzieci przeciwko niej. Zwolniono ją, ale związek, nasz związek i ten związek nauczycieli doprowadził do tego, że ona została przywrócona do pracy. Także w jedności siła, tak jak dawniej mawiano na wiecach komunistycznych. Przejmujemy to hasło i pod przewodem pani prezes, bo ten związek nie miałby tak wielu barw i nie byłby tak ciekawy. Barwy ma biało-czerwone. No, ale wiem. Pani prezes dodaje więcej barw. No nie tęczowych, tylko takich właśnie rodzinnych. To jest nasza pani prezes znana już z tego, że z tymi dziećmi zawsze gdzieś takie maleństwo jedno wspaniałe i ta tak, Hania, ona tam sobie kwęka. No to jest właśnie matka Polka. Wspaniała sprawa. No nie ma rady, nie ma rady. Albo z dziećmi, albo wcale. Ale otóż to, drodzy Państwo, na naszym... Dziękuję Panie Zygmuncie, nie chcę tu się zaczerwienić, ale no w tym wszystkim to wszystkim chodzi o to, że jak mama, tata mają godne warunki pracy, bytu i mogą zagwarantować godne warunki bytu swoim dzieciom, no to przecież swojej rodzinie, no to w tym wszystkim summa summarum chodzi o nasze dzieci, wnuki, rodzeństwo. Chodzi o to, co bardzo tak przemówiło do mnie, co pan Grzegorz Braun powiedział, że być może i pracujemy już dla następnych pokoleń i dla naszego zbawienia, bo on jest bardziej pesymistą. Na przykład wspaniały nasz znajomy czy przyjaciel Sebastian Pitoń jest optymistą i nawet na tych spotkaniach w Tarnowie, w Nowym Sączu tak wyraźnie widać było tą różnicę realizmu politycznego i optymizmu politycznego. I to wystarczy, jeżeli nawet zrobimy coś dla następnych pokoleń, dla tych twoich kochanych, wspaniałych dzieci i dla naszego zbawienia, no to wielka sprawa. No, kropla drąży skałę, powolutku i do skutku, jak to się mówi. Dlatego, szanowni Państwo, no, jeżeli Wy nie potrzebujecie, to powiedzcie innym, że istniejemy, prawda, że w Małopolsce możecie odezwać się właśnie do pana Zygmunta Przytakiewicza, odezwać się do nas, czy to na naszej stronie internetowej www.nzzwik.pl, czy też także zapraszamy chętnych do wsparcia naszego związku w formie darowizny, ponieważ jesteśmy związkiem w pełni niezależnym, związkiem, który, tak jak podkreślił to pan Zygmunt Przytakiewicz, znikąd nie wpływają nam środki oprócz od naszych członków. Musimy, jak wszystkie funkcjonujące, jakoś chcące funkcjonować organizacje, opłacić pewne koszty stałe. Chcemy świadczyć dla Was pomoc prawną, która jest no, rzeczą numer jeden właśnie w tym kontakcie, czy to naszym kontakcie z Państwem, czy w kontakcie właśnie z pracodawcą. I to, o czym mówił pan Zygmunt, bardzo ważne, że gwarantujemy pełną anonimowość, nikt nie musi wiedzieć, my nie musimy żadnych spraw też upubliczniać, a w temacie właśnie segregacji sanitarnej, która na pewno pewnego rodzaju bodźcem była głównym do założenia tego związku, bo raz jeszcze podkreślmy, potrzeba matką wynalazków i, drodzy Państwo, trzeba próbować w jakiś sposób zawalczyć o te swoje prawa, prawda? A przede wszystkim nie być w tym samym, bo wiemy, że machina systemu chce nas stłamsić i zdusić, zrównać z ziemią, ale także tutaj apel do pracowników budżetówki, aby chcieli zawalczyć o siebie, właśnie zgłaszając się do nas, do naszego związku. No i ta akcja Stop Ukrainizacji, przecież tych konfliktów będzie coraz więcej. Właśnie i w szkole, i w szpitalu. Już nie mówię o tym, że są takie sygnały, dochodzą, że niektórzy Ukraińcy niestety panoszą się tam, chcą bez kolejki wchodzić, czy przyjmują do pracy w szkołach i właśnie w szpitalach Ukraińców, którzy nawet po polsku dobrze nie mówią. Tworzy to niesamowite konflikty. I wydaje mi się, że to właśnie też będzie powód bardzo dobry do wstępowania do związku, bo jako związek wtedy możemy merytorycznie przeciwdziałać pewnym sytuacjom.
Tak, to się dopiero zaczyna. Tutaj ma pan rację, to też jest bardzo ważny, no i bardzo negatywny aspekt tego postępującego otwierania granicy na przestrzał, jak to mawia Grzegorz Braun, bo niestety niczym dobrym dla nas jako Polaków się to nie skończy. Dlatego także z tego miejsca, w tej świadomości nie antyukraińskiej, ale przede wszystkim propolskiej i stającej na drodze depolonizacji naszego kraju. Innymi słowy, akcja Konfederacji Korony Polskiej, stop ukrainizacji Polski, tutaj, drodzy Państwo, jak najbardziej rzutuje takim realistycznym okiem na to, co będzie się działo dalej właśnie tu w przeróżnych sferach naszego życia i także rzutować będzie na pracownikach, no i także na naszych dzieciach w szkole. Dlatego odsyłamy Państwa także do lektury tego projektu Korony na stronie internetowej Korony właśnie pod hasłem Stop Ukrainizacji Polski, bo o Polskę polską i o Polskę normalną w każdej sferze życia nam chodzi. I wystarczy wejść, bo ja to sam doświadczyłem, bo nie ma tej broszury, będzie drukowana. Broszura ponownie, się rozeszła. Tak. Jak się wpisze w internecie Konfederacja Korony Polskiej PDF, to wtedy to od razu wyskakuje. Lub na stronie internetowej też, tak, jak komu wygodnie właśnie. A niedługo ta akcja także pojawi się na ulicy, ale o tym to już wkrótce także Państwo na pewno zobaczycie i usłyszycie. Panie Zygmuncie, czy chce Pan coś jeszcze dodać do naszego tematu wigowego? No jeszcze raz powtórzę, że jestem dumny, że mam taką Panią prezes. A dobrze, dziękuję. Ja się cieszę, że rośniemy w siłę, że mamy takich działaczy jak właśnie Pan Zygmunt tutaj w Małopolsce, że inni koordynatorzy mogą brać przykład, a Wy, drodzy Państwo, nie musicie czuć się sami i jest internet, wchodzicie na naszą stronę, kontaktujecie się czy bezpośrednio z nami, czy z koordynatorami naszych poszczególnych okręgów i nawiązujemy ze sobą kontakt, aby właśnie móc wspólnie zawalczyć o te prawa w miejscu pracy. A mnie było łatwiej wystartować ze względu na Michała Malendę, który pewne kontakty już miał w Krakowie. I na przykład szpital imieniem Stefana Żeromskiego. Tam mamy dużą komisję zakładową, chyba już tam do 20 osób należy. I to był pierwszy kontakt właśnie Michała. Tak samo chyba z Ozwo Święcimi. Miałem, no muszę oddać to Michałowi naprawdę, że dzięki niemu w tej Małopolsce było łatwiej wystartować. No, kto odda, to oddał. Michał to jest też dyrektor naszego biura prawnego, też członek także zarządu Michał Malenda Krajowego, naszego związku. No i pracy jest mnóstwo. Także zapraszamy wolontariuszy, którzy by chcieli wesprzeć nasz związek. Jeżeli by ktoś miał jakieś zdolności czy pomysły właśnie na to, to my także jesteśmy otwarci do współpracy, zwłaszcza, że no stosujmy nową mowę, bo jesteśmy na YouTubie, ale idzie jesień, wiemy co się zaczyna i co nam się już powoli zapowiadają, więc nic, tylko jednoczyć się, zrzeszać. My zapraszamy tutaj dzisiaj do związku, ale wszelkiego rodzaju formy bycia razem z innymi ludźmi są niezwykle ważne, żeby po prostu człowiek w tym szaleństwie i obłędzie do tego wszystkiego jeszcze drożyzna, zimne chaty zimą, czy ten właśnie wizja postępującej właśnie tej ukrainizacji w szkole, więc drodzy Państwo, apeluję tutaj także jako mama, bądźcie czujni, co Wasze dzieci nucą przychodząc ze szkoły, co Wasze dzieci, nauczyciele podświadomie próbują im przedstawić, i czy to właśnie tu mam na myśli typowo pieśń banderowców Czerwoną Kalinę, co w tych szkołach się wyprawia, bo to wszystko będzie postępować, a niezwykle przykrym widokiem jest przykrym. No daje do myślenia, gdy siedzimy sobie gdzieś tam, a tu mamy ukraińskich mężczyzn w sile wieku siedzących na rynku w Rzeszowie a my na prawo i lewo rozdajemy nasze ciężko wypracowane pieniądze, których nie mamy i które, zresztą z doskonałym tego obrazkiem jest to, ile wynosi teraz w Polsce chleb i jak wysoka jest inflacja. Więc raz jeszcze zachęcam Państwa teraz tu w imieniu WIG-u do zrzeszania się do nas, do WIG-u, jeżeli tylko taką macie potrzebę, do wspierania naszej działalności, jeżeli chcecie, aby taki związek utrzymał się na tym rynku, którym, tak jak mówimy, nie możemy mieć żadnych
stałego wsparcia finansowego, czy brać udziału w jakichś konkursach na takie wsparcie, ponieważ chcemy pozostać właśnie niezależni, nie chcemy z nikim mieć podpisane, nie chcemy i nie będziemy mieć żadnej umowy, chcemy po prostu działać dla Was, działać dla ludzi, by właśnie wspólnie o tą wolność i godność, o którą już wszyscy od prawie 3 lat próbujemy w taki wyraźny sposób zawalczyć, abyśmy właśnie mogli zrobić to wspólnie. Dlatego raz jeszcze odsyłam do akcji WIG-u Plakatujemy Miasto, także takich plakatów można się zgłosić do Pana Zygmunta, oplakatować wspólnie Małopolskę, my na Podkarpaciu także będziemy plakatować, aby po prostu ludzie, którzy niekoniecznie korzystają z internetu, czy nie znają środowiska, z którego wywodzi się WIG, mogli w ogóle o nim się ogólnie dowiedzieć. Więc ja zapraszam na Podkarpacie, odzywajcie się śmiało, w Małopolsce do Pana Zygmunta także czeka na Państwa wiadomości i telefony. Panie Zygmuncie, raz jeszcze dziękuję za udział także w tej dzisiejszej pikiecie, za motywację, za chęć, za serce, za wsparcie, bo no, trzeba tylko chcieć, jak to mawiał mój tato od dawna i to wszystko musimy po prostu razem próbować, no bo nie ma innej rady. Kończymy na dziś. Raz jeszcze macie Państwo okazję widzieć dzisiaj to fantastyczne polowe studio z przesunę się tutaj Niezależny Związek WIG Wolność i Godność. Odsyłam raz jeszcze, drodzy Państwo, na nasz fanpage na Facebooku Niezależny Związek Wolność i Godność lub na naszą stronę www.nzzwig.pl, gdzie tam właśnie też możecie wirtualnie złożyć formularz i zapisać się do naszego związku. Pozdrawiamy raz jeszcze wszystkich obserwujących. Proszę Państwa o udostępnienie tego materiału, bo jeżeli Wy nie potrzebujecie tego związku, to może ktoś z Waszej rodziny, to może ktoś bliski może potrzebować i będzie Wam wdzięczny za to udostępnienie, bo dowiedzą się o tym, że jest alternatywa, inny związek niż te wszystkie, które przede wszystkim promują tak zwaną SS, segregację, wiadomo jaką, tutaj właśnie, żeby nas nie blokowali, utniemy to w tym momencie. Bardzo dziękuję, panie Zygmuncie. I drodzy Państwo, dziękuję Wam jeszcze raz za subskrypcję, proszę o więcej komentarzy, udostępnianie i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.